Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku przyszłego roku rozpocznie się wyburzanie stadionu ruchu Chorzów. Później na jego miejscu ma zostać wybudowany nowy stadion piłkarski. Mamy mniej więcej projekt aktualizowany, musimy go co prawda jeszcze troszeczkę dopracować pod względem ob, aktualnych wymogów e, licencyjnych, bo te, e, ta książeczka licencyjna się zmienia co roku i tam są no, co chwilę nowe warunki, więc musimy go zaktualizować. Następnie ustalić harmonogram prac poszczególnych etapów, no i wtedy już spotykamy się z ministrem e, Bortniczukiem, aby już doprecyzować kolejne, e, progno, e, kolejną, już następną prognozę finansową, się podyktowaną pod, pod ten harmonogram. To efekt obietnicy premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas spotkania z władzami Chorzowa zapewnił, że państwo dofinansuje w połowie budowę obiektu. Mówi się, że nowy stadion miałby kosztować około 200 milionów złotych. Nie oznacza to, że historyczne elementy starego stadionu popadną w zapomnienie. To będą na pewno elementy, które będą przeniesione na, na nowy stadion, bo nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było e, i, i zegar, czy zegary, e, krzesełko. Pana Gerarda Ciślika, na pewno część, jakiś element naszej świeczki gdzieś tam też będzie na pewno gdzieś wklejony w krajobraz tego nowego stadionu. Nowego, ale według starego projektu. Projekt, który powstał już kilka lat temu został nieco zaktualizowany. Obecnie zakłada, że stadion pomieściłby 16 tysięcy widzów. Na pewno jesteśmy najbliżej niż kiedykolwiek w historii, więc... Czy uwierzymy już teraz, że on powstanie? Myślę, że kibice ruchu są już na tyle pragmatyczni, że uwierzą dopiero jak usiądą po raz pierwszy na meczu na tych nowych krzesełkach, na nowym stadionie, to wtedy będziemy rzeczywiście wierzyli, że nam się to udało wspólnymi siłami. Natomiast jest to rzeczywiście największy konkret, który pojawił się od wielu, wielu lat. Konkrety napisał też premier Morawiecki na Twitterze, gdzie potwierdził swoją obietnicę. Napisał również, że nieważne, kto, jakiemu klubowi kibicuje. Sport ma łączyć, a nie dzielić, tak samo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości chce łączyć, a nie dzielić oraz wspierać rozwój infrastruktury sportowej, by była nowoczesna i dostępna dla wszystkich. Na ten wpis odpowiedział prezydent Sosnowca, miasta, które wybudowało trzy obiekty sportowe za ponad 240 milionów złotych. Apelujemy do niego, aby. Na wszystkie inwestycje sportowe patrzył w taki sam sposób. Na terenie naszego regionu właśnie budowany jest kończony jest stadion zimowy. Budowana była hala sportowa oraz arena piłkarska. Dzisiaj również w Katowicach jest budowana hala sportowa oraz stadion piłkarski. Panie premierze, jeżeli sport jest równy dla wszystkich, jeżeli potwierdza pan to, co zacytowałem, Apelujemy do Pana o przekazanie środków na już wybudowane obiekty sportowe. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy stadion ruchu chorzów mógłby powstać. Jedno jest pewne, w przyszłym sezonie ruch swoje mecze będzie rozgrywał najpierw w Gliwicach, a później najprawdopodobniej na Stadionie Śląskim.